Zima i wczesna wiosna to okres, kiedy w wielu sadach wykonuje się zimowe cięcie. Obok innych zabiegów agrotechnicznych, odpowiednie cięcie to wciąż najważniejszy aspekt, który ma ogromny wpływ na późniejsze plonowanie. Ponieważ w wielu sadach sprawia on nadal wiele problemów, spotkaliśmy się dziś z doradcą sadowniczym Josem Dewitem z Fruit Consult, który w Polsce doradza w Fruit Academy, aby opowiedział nam o sposobach cięcia. Jos. Dlaczego polscy sadownicy powinni stosować ten konkretny sposób cięcia drzew, system cięcia na klik? W wielu sadach występuje ten sam problem. Drzewa są zbyt wysokie, a pędy zbyt długie. Powód, dla którego w ogóle wykonujemy cięcie drzew, to zachowanie równowagi pomiędzy przyrostem wegetatywnym a owocowaniem. W polskich sadach często spotykam dużą ilość grubych pędów na przewodniku, które mocno cieniują niższe partie drzewa. Te pędy dają niskie jej jakości owoce. Dlatego powinniśmy usuwać te grube gałęzie, pozostawiając około 5-centymetrowy czop, z którego później wybija nowe pędy. W następnym roku będą owocowały. Szczególnie takie dwuletnie pędy zapewniają wysokiej jakości owoce, zarówno pod względem wielkości, jak i wybarwienia. Mając mniej drewna na drzewie, mamy więcej owoców dobrej jakości. Myślę, że to właśnie powód, dla którego coraz większa ilość sadowników zaczyna pracować z systemem cięcia na klik, ponieważ tak samo na 3, 4, 5-letnim drzewie potrzebujemy młodych pędów, które zapewniają wysoką jakość owoców. Więc zaczynajmy cięcie. Jesteśmy teraz przy młodych jabłoniach. To odmiana Idaret. Będziemy ciąć te drzewa na klik po raz pierwszy. Widzimy tu kilka pędów, niektóre pokryte pąkami kwiatowymi. Tu na przykład widać pąk kwiatowy. Tu z kolei mamy pęd bez pąków kwiatowych. Różnica jest widoczna. Tu nie mamy pąków kwiatów, a jedynie pąk liściowy, a tu z kolei pąk kwiatowy. Jeśli nie zrobimy nic z takimi pędami, tam, gdzie jest pąk kwiatowy, będą jabłka i gałąź pójdzie w dół. Owoce będą leżały na ziemi. W przypadku pędu bez pąka kwiatowego, jeśli nic nie zrobimy, gałąź zacznie szybko rosnąć i przyrost będzie zbyt silny. System podcinania sprawi, że drzewko będzie miało mniej długich gałęzi oraz gałęzi opadających. Rozpoczynając cięcie na klik, obcinamy końcówki o długości 5-10 cm, tylko niewielki kawałek. Dzięki temu na końcu gałęzi wyrośnie jeden czy dwa pędy. W kolejnym roku znów podetniemy. Ale tym razem zostawimy tylko mały kawałek pędu. Spójrzmy na to drzewo. Przycinamy każdą gałąź. Usuwam tylko sam koniec każdego pędu. To podstawowa praca, jakiej wymaga to drzewo. Kolejna sprawa to kilka mocnych gałęzi, które tu widzimy. Te dwie na przykład. Proste, mocne i długie. Takie gałęzie obcinamy niemal u podstawy. Zostawiamy więc tylko niewielki kawałek, na przykład 3-4 cm, na którym wyrosną nowe pędy. Zwykle te nowe pędy rosną bardziej poziomo i mogą być wykorzystane do produkcji w kolejnym roku. Gdy spojrzymy na przewodnik, widzimy, że nie jest ona zakończona pąkiem kwiatowym. Mamy tu jednak pąk liściowy. Jeśli zostawimy taką końcówkę, w kolejnym roku zaobserwujemy bardzo dobrą reakcję. Gdy wierzchołek nie jest jeszcze na właściwej wysokości, nie przycinamy tej gałęzi, ponieważ jeśli ją zostawimy, drzewko lepiej się rozrośnie.
Jeśli ta część jest krótka, krótsza niż sekator, a do tego jest na niej pąk kwiatowy, musimy tę gałąź przyciąć. Spójrzmy teraz na tę gałąź. Jest za gruba. Przycinamy ją więc w ten sposób i również zostawiamy krótki czop. Drzewko jest teraz prawidłowo przycięte z pozostawionymi po cięciu czopami. Tu mamy starsze drzewo. Gałęzie są dużo grubsze, ale widoczny jest tu także inny problem. Drzewko jest nie tylko wysokie, ale ma też długie gałęzie. Widać, że w zeszłym roku nie było cięte. A jeśli nie przycinamy drzewa, będzie się ono coraz bardziej rozrastać w poziomie. Ta gałąź jest tak długa, że jeśli jej nie podetniemy, ciągnik może zrzucić albo zniszczyć jabłka. Problem polega na tym, że jeśli nie podcinamy drzewek, nagle musimy przycinać grubsze gałęzie, na których normalnie mielibyśmy duży przyrost. Bez przycinania gałęzie zrobiłyby się za długie i teraz musimy to naprawić. Musimy skrócić gałęzie, aby w kolejnym roku ciągnik mógł swobodnie przejechać, nie niszcząc przy tym naszych owoców. Na całym drzewku widzimy więcej pędów, w tym pędy bez pąków kwiatowych, więc poziom wzrostu tego drzewka jest dużo wyższy. Musimy usunąć kilka pędów, aby ograniczyć wzrost i zyskać większą równowagę pomiędzy wzrostem a produkcją. Widzimy więc kilka dużych, mocno rozrośniętych gałęzi. Co do zasady, zaczynamy od usuwania tych grubszych, zbyt rozrośniętych gałęzi, których jest zbyt wiele, a jabłek za mało. Zaczniemy od tej gałęzi. Ta gałąź idzie w górę i jest już bardzo mocna. Usuniemy ją i postaramy się, aby pojawiły się na niej nowe pędy. Przykładem nowego pędu jest ta gałąź. Wyrasta ona od nowa. To pęd jednoroczny. Widzimy, że na końcu nie ma pąka kwiatowego. Być może w tych miejscach tak, ale na końcu nie ma żadnego pąka kwiatowego. Jeśli nic z nią nie zrobimy, gałąź szybko urośnie i w przyszłym roku będzie już za długa. W pierwszym roku zaczynamy więc od przycięcia końcówki. Dzięki temu zyskamy nowe pędy i ładne pąki kwiatowe wzdłuż gałęzi. Ta gałąź nie była przycinana i musimy się tym zająć. Widzimy, że tu gałąź jest bardzo długa, około 1,5 metra długości. Oznacza to, że jeśli w tej części pojawią się jabłka, może je zniszczyć ciągnik lub inna maszyna. Z rozwidlenia zostawiamy więc pojedynczą gałąź, którą z kolei podcinamy tylko na końcu. Jeśli przytniemy na tej wysokości, w tej części pojawią się pędy, a tu w przyszłym roku wyrosną pąki kwiatowe. Widzimy tu też kilka mocniejszych pędów. Przycinamy te grube, a na tych ładnych, małych kawałkach drewna pojawią nam się wkrótce nowe pędy. Skoro zaczęliśmy przycinanie tej gałęzi, robimy to z wszystkimi gałęziami na tym poziomie, przycinając zawsze tylko końcówki. Podcinamy wszystkie pędy jednoroczne. Tu podobnie pozbywamy się rozwidlenia i przycinamy końcówkę tej gałęzi, która pozostała. Pozbywamy się też co mocniejszych pędów. Tu też gałęzi jest za dużo. Usuwamy jedną z nich, a z drugiej robimy pojedynczą, podcinając końcówkę pozostawionego pędu. Zmniejszyliśmy w ten sposób podstawę korony. Widzimy też, że jest tu dużo pąków kwiatowych, ale także młodych pędów. Gdy spojrzymy nieco wyżej, też zobaczymy wiele pędów. Niektóre z nich są w sam raz, ale niektóre są za grube. Ta na przykład jest za gruba i choć ma kilka pąków kwiatowych, na końcu nie ma takiego pąka.
Usuwamy więc te mocne pędy, które nie są zakończone pąkami kwiatowymi. Zostawiamy natomiast pędy z pąkami kwiatowymi. Ta na przykład jest bardzo ładna. Ta też. Przycinamy kilka pędów w górnej części drzewa. Te gałęzie są cieńsze, dzięki czemu zyskamy wystarczającą ilość światła i piękny kolor. Jeśli mamy więcej grubszych gałęzi, usuwamy je, ponieważ potrzebujemy przestrzeni ponad podstawą korony. Problem z odmianą Idaret polega na tym, że na końcu zawsze mamy kilka pędów z mączniakiem. Mączniak pojawia się wiosną w postaci białych pędów i nalotu, który infekuje liście, ale także mniejsze jabłka. Jeśli więc na drzewkach Idaret pojawi się dużo mączniaka, przycinamy same końcówki pędów, ponieważ na tej części pojawi się dużo nalotu, który może zainfekować wiele jabłek. Zwłaszcza w przypadku odmiany Idaret przycinamy właśnie końcówki z pąkami kwiatowymi zainfekowanych mączniakiem. Tak zmierzamy w kierunku wierzchołka. Tu widzimy dwa grube pędy. Te są za grube, ten jest ładny. Ten też, ale te są za grube, więc je usuwamy, przycinając czop, z którego pojawią się nowe pędy. To drzewko ma teraz powyżej 2 metrów wysokości. Widzimy, że w tym roku wyrósł ten bardzo długi pęd. Jest na nim bardzo dużo pąków kwiatowych i drzewko osiągnęło prawidłową wysokość. Jeśli nic nie zrobimy z wierzchołkiem tego drzewa, w przyszłym roku pęd znów się tak rozrośnie. Przycinamy więc wierzchołek w taki sposób, jak u dołu drzewa, czyli usuwając jedynie końcowe 10 cm. Drzewko jest gotowe. Przycinanie zaczynamy więc, gdy wierzchołek jest powyżej podpory. To 6-letnie jabłonie Golden Delicious. W zeszłym roku wierzchołek był około 0,5 metra poniżej palika. A teraz jest powyżej. Zaczynamy od przycięcia wierzchołka na tej samej wysokości, co koniec palika. Wysokość, na której przytniemy wierzchołek, będzie wysokością naszego drzewka. Obok widzimy gałąź, która konkuruje z przewodnikiem. Usuwamy ją. Przycinamy też pozostałe, które nie mają pąków kwiatowych, a są już trochę za grube. Zostawiamy młode pędy z pąkami kwiatowymi. Spójrzmy teraz na te gałęzie. Mają 3 lata i bardzo dużo pąków kwiatowych. Ale to już trochę za dużo, zwłaszcza jeśli popatrzymy na niższe partie korony, stwierdzimy, że te gałęzie są za grube. Jeśli ich nie usuniemy, przyniosą nam dużo cienia, a cień sprawia, że mamy słabsze pąki kwiatowe, a przez to małe jabłka. Zaczynamy więc od usunięcia kilku gałęzi. Znów tniemy gałęzie blisko przewodnika, ponieważ taki czop da nowe pędy. Zwłaszcza w przypadku takich odmian jak Golden czy Jona Gold należy zostawić dłuższy czop. Jeśli ten czop jest dłuższy, mamy szansę na nowe pędy. Ta gałąź na przykład też jest za gruba. Zaczynamy od usunięcia 3-4 gałęzi. Jeśli to zrobimy, zyskamy więcej światła przy podstawie. Pozostałe gałęzie też są długie, większość zakończona rozwidleniem. Na końcu mamy 2 pędy. Zawsze pozbywamy się jednego z nich, a jeśli gałąź idzie w dół, obcinamy końcówkę jednorocznego pędu. Tak przycięty pęd jest nieco mocniejszy, będzie mógł dalej się rozwijać, a w przyszłym roku pojawią się bardzo ładne pąki kwiatowe.
Wszystkie gałęzie na tym poziomie, zakończone rozwidleniem, powinny mieć obcięty jeden pęd na całej długości, a drugi przycięty na końcu. Wszędzie tam, gdzie widzimy rozwidlenie, przycinamy w ten sam sposób. To samo w tym przypadku. Mamy dwa pędy, rozwidlenie. Robimy z niego pojedynczą gałąź, usuwając jeden pęd i przycinając drugi. Mamy teraz odpowiednią długość i bardzo ładne pąki kwiatowe wzdłuż tego 2-3-letniego pędu. Właśnie na takiej gałęzi pojawią się jabłka najlepszej jakości. Teraz przejdziemy do podstawy korony. Przy podstawie widzimy dużo gałęzi rosnących poziomo. To drewno jest już też za stare. Zaczynamy zatem od usunięcia kilku dłuższych gałęzi, zostawiając czop, aby zyskać nowe pędy. Staramy się więc pozyskać nowe, młode drewno, usuwając jednocześnie starsze. Pozbywamy się też wszystkich 2-3-letnich pędów, co skraca znacznie długość gałęzi. Właśnie na takich krótszych gałęziach wyrosną ładne jabłka. Przechodzimy na koniec gałęzi. Przycinamy niewielki kawałek i uzyskujemy odpowiednią jej długość. Postępujemy tak za każdym razem. Każdą gałąź przycinamy na końcu i usuwamy kilka gałęzi, podcinając na końcach młodsze pędy. Tu mamy młody pęd, więc przycinamy go tylko na końcu i gotowe. Przy podstawie jest często za dużo gałęzi. Zwłaszcza w przypadku jabłek dwukolorowych i czerwonych, zbyt dużo gałęzi u podstawy sprawi, że będzie za mało światła. Jeśli brakuje światła, pojawia się problem z wybarwieniem. Jeśli więc gałęzi jest za dużo, zaczynamy od usunięcia kilku gałęzi. Przy takim drzewku 4-5 gałęzi u podstawy korony to wystarczająca ilość do dobrej produkcji. Ostatnie gałęzie. Pozbywamy się rozwidlenia i przycinamy końcówkę pozostawionej gałęzi. Przycinamy też pędy dwuletnie. Zostawiamy tylko części pędów jednorocznych, aby zyskać nowe pędy. Przy tej gałęzi widzimy na końcu bardzo wiele pędów. Jeśli pojawią się na nich jabłka, zwłaszcza na końcu, całość pójdzie w dół. W przypadku odmiany Golden kolor nie jest problemem, ale takie gałęzie przy odmianach, takich jak Champion, Gloster czy Jona Gold, spowodują problem z wybarwieniem. Musimy więc trochę tę gałąź przyciąć. Najpierw pozbywamy się grubego pędu, następnie części zwisających w dół, a na koniec przycinamy końcówki. Mamy teraz dużo młodych pędów z pąkami kwiatowymi, co zapewni nam dobrą jakość. Przy tej młodej gałęzi pozbywamy się tego pędu i przycinamy samą końcówkę. Możliwe też, że znajdziemy starsze drewno, jak na przykład tu czy tu na dole, pod podstawą korony. Młode drewno da nam dobrą jakość, a na starych jabłka będą drobne i gorszej jakości. Dlatego pozbywamy się takich gałęzi, bo wymagają dodatkowego przerzedzania, a na koniec jabłka są małe i nie najlepszej jakości. To samo widzimy na dole pod podstawą korony. Stare drewno w cieniu, więc usuwamy.